Witajcie mężki z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. W ostatnim odcinku, no, kończyliśmy tak naprawdę już tutaj kolejne trybiki. I teraz zaczynają się nam być takie trybiki, które pokazują, że będziemy mieć bossa. Ostatnio mieliśmy takie mini bossa chaosu. Szczerze powiem, teren nie był zbyt zachęcający, ale się nam udało. O, i tutaj mamy jakiś też chaos, to bardzo chętnie. Dobra, więc tak, pierwsze co to sojusznik. Ok, jest. Więc gdy mamy sojusznika, to dosłownie możemy zacząć atakować. Ok, tutaj by się przydało pistolet. I musimy się tym zająć. Dobra, i teraz wyciągamy to. I nawalamy z tego. Op, wow, i oberwałem. Ale nasz sojusznik. Podoba mi się, że sojusznicy chyba nie mają, nie widzą tarczy i mogą atakować przez tarczę. Jest nawet trochę... Trochę fajny, nie powiem. Ale możemy mieć tylko jednego sojusznika na raz, więc to nie jest aż tak źle. Znaczy źle. Dobrze. O, i mamy już kogoś, jakiegoś bossa tam, który ewidentnie wygląda jak arena, więc to zgaduję, że to już się zaczynały, zaczynają jakieś takie areny. Ale pierwsze co, to muszę sobie zmienić tutaj. Więc tak, nasz sojusznik nie chce z nami iść, ale mamy tutaj... O! Byśmy sobie najpierw go zbadali. Okej. Okay. Gdzie jesteś? Jesteś za drzewem. Kurde, nie chowaj się. Okej. Okay. Nie powiem. Dosyć mocny jest. Nasz sojusznik kompletnie... Kompletnie został zignorowany. A wy nie chcecie mi pomóc. Nie, pięć poziomów, no to nie, dobra. Nie wiem, co byśmy musieli zrobić, żeby... Być wystarczający, żeby na tego przeciwnika, jeżeli w ogóle nie zadajemy obrażeń. Au, zły... Zły broń, zła broń. Dobra. Wziąłem tutaj tego, bo dzięki niemu możemy sobie nieco... Nieco damage'a nabić. O! Au, au, au. Oj, nasz sojusznik umarł. Dobra, dobra. Mamy tutaj kolejną propozycję sojusznika, ale on uciekł. Ale nie uciekaj. A, i się jeszcze ci pojawili. Zastanawiam się, czy możemy aż tak bardzo ulepszyć, bo to już jest taki poziom, kiedy... Kiedy powinniśmy już móc ulepszać nieco broń naszą, ale nie mogę jakoś ulepszyć. Ale nie uciekaj, przydałbyś się teraz. Dosłownie dwie minuty spędziliśmy na walce z gościem, który za bardzo nas tam nic nie zrobił. Dobra. Au! Dobra. Potrzebujemy tej kozy. Okej, okay, jest z nami. Teraz atakuj ją. Nice. To jest wystarczająco dużo damage'a, żeby coś zadać jej. Nice. Dobra koza. Chodź z nami. Teraz czas załatwić tamtą dużą kozę. Ona gdzieś tutaj jest. O, właśnie. Kos! Do ataku! Akurat. Super. Nie powiem szczerze, ta koza to mało co zrobiła. Au, 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 nic nie możemy zrobić. Jesteśmy w bagnie. Ej, dosłownie nic nie możemy zrobić. Co mamy
niby zrobić? Jak mamy ulepszyć się na tyle, żeby... A nie! Jakbyśmy musieli ulepszać nasze pociski, tylko że ja żadnych pocisków nie ulepszałem z tych. Dobra, nie powiem, to była wielka klapa z tym, ponieważ dosłownie nie mamy siły, żeby zaatakować, więc lepiej, jeżeli uciekniemy. Dobra. Nie! Zniszczył naszego sojusznika przyszłego. A te książki akurat są ważne, więc bardzo chętnie bym wziął. Nie powiem, ta koza jest naprawdę mocna. No i się jeszcze ci pojawili. Jacyś dziwni są? A nie, to są tacy tymczasowi. Dobra. Więc skończyło się na tym, że była koza i źle się skończyło. Dobra. To znaczy, że musimy ulepszyć jeszcze nasze pociski. Żeby to zrobić, no musimy tutaj po pierwsze Poison Eye. Nie wiem skąd to mamy zrobić, ale mamy to. Fire Research Station. Fire Research Station. Możemy już wybudować. I postawimy je tutaj. I tak, po pierwsze możemy tutaj sobie ten Burning Bullet. Możemy Burning Bullet 2, ale musimy mieć to. Więc... Pierwszy musimy jeszcze zrobić charcoal. Żeby zdobyć charcoal, no to musimy sobie nieco popalić drzewa. Ale mamy tutaj nieco tego. Więc pytanie jest, czy to tylko charcoal, czy coś jeszcze, bo zapomniałem, co tam pisało jeszcze. Jeszcze Arcing Tome. Dobra. Mamy ich sporo, nie powiem. Dobra, czyli teraz pierwsze, co musimy zrobić, to polepszać to. Bo podstawowe pociski, one już ogólnie nie są aż takie dobre. Nie ma już takiego boom w nich. My tutaj mamy nieco tego, ale pytanie jest takie, czy to jest do pocisków. Ja sobie w takim razie zmienię je na Fire Bullet. To jest Iron Ingot. Ok. I tutaj możemy sobie ulepszyć te. Bardzo chętnie bym sobie to zdał, ale niestety, że tak powiem, raczej nas na razie to nie mamy. Może to byśmy sobie ulepszyli. I wtedy te pociski są nieco lepsze. To byśmy sobie... Dodali więcej tych pocisków. A tutaj nie mamy liści. Więc akurat jeden listek mamy. Więc tutaj bym sobie jeszcze to robił. I w takim razie musimy tą i jeszcze to i jeszcze węgiel sobie wziąć. I w sumie jeszcze ten oczywiście no te dusze. I tych duszy musimy naprawdę sporo ogarnąć. Więc jednak nie jest aż tak... Nie jesteśmy aż tak dobrze przygotowani na ten odcinek. Sądziłem, że nieco lepiej pójdzie nam. Mamy też w sumie zasobów obecnie do budowy. Ale w takim razie zaczynajmy tutaj nasz proces. Tam jeszcze nam boss pokazał, bo tak... Tamten na wyspie i ewidentnie to nie był moment, żebyśmy sobie tam zaczynali. Na szczęście mamy już pociski na dobrym poziomie, więc no widać, że tutaj jest boss i tutaj też coś się pojawiło. Dobra, w takim razie pierwsze co, to musimy znaleźć drzewa i je podpalić. I to będzie nam dropiło po prostu węgiel. Dobra, myślałem, że itemy też się podpalają, ale nie. Dobra, w takim razie wchodzimy. Jak sami widzicie, sobie ulepszyłem tą strzelbę na
ogień, no to nie jest, to dzięki temu trochę lepiej jest, ale chyba się nam wydłużył czas na to. Ciekawe, czy będziemy mogli nieco ulepszyć sobie tego, że na przykład kościół będzie nam sprzedawał lepsze karabiny. W sumie on jest na tym świecie, więc można się zobaczyć, ale na razie mamy problem z kozą. Trochę to smutno brzmi, ale to jest prawda, że mamy problem z kozą. No i widać, że te pociski są o wiele lepsze. Teraz więc gdzie jest ten gość? Jest na górze, ale zobaczmy w takim razie, co tutaj jest. Czy to jest nadal koza, czy to już coś innego? To jest nadal koza, czyli zawsze będziemy walczyć z kozą tutaj. The house is rising. To znaczy, że jest chyba noc się zbliża. W skrócie. Okej, nieco węgla, ale też dużo drewna bierzemy. 12 węgla. No jeszcze nie jest na ulepszenie pocisków, ale dobry początek. Nie powiem, mój cel nie był zbyt dobry. O, i sobie pozbierajmy w takim razie to jeszcze. Czy coś trafiliśmy? Nie, nie, nie chcę trafić. Myślałem, że coś trafiliśmy. Au. No, czasami tak bywa, że odpalamy wszystko dookoła siebie. To też weźmy. I co tutaj jest? Nic, oprócz tego gościa. Fajnie nawet brzmi, jak gada. Dobra. O, woda się gotuje, jak jeszcze tak zrobimy. Nawet fajny detal. Jeszcze co, to bym chciał jeszcze sobie powalczyć z tych... O, właśnie, chaosem. Bo naprawdę potrzebujemy od niego nieco tych punkcików. O, Darnabi jest. Darnabiemu jak pomożemy, to wtedy on po prostu nam potrafi dać nieco rzeczy. No właśnie, drewno daje. Więc to jest nawet fajne. Ale pytanie jest, czy ten gościu coś sprzedaje fajnego? Mamy ten SMG, który, jak wiecie, trochę jest dobry, ale... Jak mówię, trochę. Przydałoby się, o właśnie, znaleźć ten chaos. Po pierwsze, byśmy sobie pogrindowali, ale jeszcze sojusznika. A, chaos. Dobra, sojusznik. Trochę się oddalimy. I dobra, dalej. Teraz tylko musimy tam pójść do tego i zniszczyć to. Dobra. Przygotowane. I bierzemy ich. Jakbyśmy się zajęli tymi małymi wielkami. Nice. A nie, nasz sojusznik umarł. W sumie dobrze, że jest ten grób, bo wtedy wiemy, czy on umarł, czy nie. Okej, dobra, no to trochę sobie pogrindowaliśmy arkany. Wiesz co, by się przydał nam przy sojusznik. Au. Dobra. Ty nie trzeba ciebie. I pytanie jest coś takiego, czy coś tutaj będzie ciekawego. Mamy 4 minuty. Tak naprawdę nie mamy żadnych przeciwników. Te światy są naprawdę takie trochę nudne. Bo nie mamy żadnych przeciwników, którzy by nam coś nie dawali jakieś bonusy. Mamy, o, tutaj mapę. O, pokazuje nam, o, mały trybik pokazuje.
Oraz pokazuje też super potwora, ale to chyba my go zobaczyliśmy przez przypadek. Warto pójść zobaczyć super potwora, bo on też jest jako dobry sojusznik. Już mamy ulepszone dosyć dobrze. Tak, to będzie na pewno duży kot. Ok. I w takim razie zobaczmy, czy coś to da. Oprócz tego, że Gosiu kompletnie ma zrwaną ścieżkę. No hej. Nie podoba mi się, że ma zrwaną ścieżkę ten go. Okay, czy jak coś zaatakujemy, to on przyjdzie? Tak powiem. Nie, kompletnie nie ma zrwaną ścieżkę. Dobra, w takim razie weźmiemy ciebie z powrotem. Dobra. I w takim razie idziemy tam zobaczyć, co to jest. Bo oczywiście wiemy, co tutaj jest, ale może coś tam innego jest, co jest łatwiej pokonać. Idziemy dobrze? Niezbyt. No ci sojusznicy, to lepiej sobie ich brać na bieżąco, bo tak to jest problem. Okej, okay, w takim razie, co tutaj jest za wróg? Czy to jest coś wydaje mi się innego? O, są te trochę silniejsze. O! Strzelił. Dobra. Czyli jest koza, która koło siebie też ma inne kozy, ale one są dosyć easy. Oraz są ci te mechy. Te mechy w sumie fajnie. Trzeba to otworzyć, bo to są w sumie drzwi. Uuu, to jest jakiś duży mech. Czy to ma wejście tylko z jednej strony? Tak, to ma wejście z jednej strony to. Czy się pokaże narrator, czy coś takiego? Wiecie co, zeskanuję to. Powiem szczerze, że to jest dobre do zbierania rzeczy, ale niedobre do naszych sojuszników. O, musimy lepsze znaleźć. Dobra, czyli to jest... Czyli zaczął się grind. O, maś raz. Dobra. Nie lubię tego, jak się zaczyna grind, bo to oznacza, że tak naprawdę to tego nie zrobimy na odcinkach. Mapa. Czy nam się uda w ogóle dotrzeć na czas? Mamy dosyć dużo rzeczy, a jesteśmy daleko. O, mały koziołek. No, mamy kilka sekund, a chyba nie zdążymy. Kurde, zdobyliśmy dużo rzeczy. No, tylko patrzę, jak mi się sekundy kończą. O, to jeszcze nie koniec. Co to się dzieje? Czekaj, on się rozpada, czy co? Może się rozpada. Uuu! Ej, to fajne jest, bo można sobie nabić arkany. Kto strzelał do nas z tym? A, to oni strzelają. No, chaos tutaj atakuje i zżera świat. Nie, no to jest... Nie powiem lepsze od tego, że tam po prostu to zniknie. Zaraz sobie pogrinduję w takim razie, to tak naprawdę jest cały element gry, który jest pod grind. To jest bardziej spokojnie niż sądziłem, to jest naprawdę spokój.
Okej. To akurat mogło nie być aż tak spokojne, ale... O, tutaj widzę, że nieco już nam drogę wyłączają. Znaczy się tutaj to jest safe zone, więc w tej zonie to, to oni nie mogą nawet nic zniszczyć. Dobra. Wiem, tak szczerze to taki easy jest to. Tylko, że jak, o właśnie, jak się pojawi o tak, to... To już raczej to weźmie i usunie. Dobra. Nie chcę też wykorzystać materiału, żeby stworzyć znowu most powrotny. Dobra, to znaczy, że... Dobra, możemy już wyjść. Super muzyka. Powiem szczerze, zawsze powinna być tak na koniec. Powiem szczerze, to tak naprawdę... No... Gra teraz dała taki duży przeskok, że... No... Ja tutaj dużo robiłem z tej gry, jak sami widzieliście, ale... To nawet nie jest jakieś takie... Nie ma pokazanego dokładnie, jak tutaj to wszystko działa. Tutaj nawet ciekawe jest to, tutaj tylko węgla nam brakuje. Więc, no nie powiem, tutaj trochę jest rzeczy do zrobienia. No mamy te na przykład różne otakie, tylko że one są zablokowane. A w tym, no one nie są aż takie dobre, nie powiem. Harming Bullet to nie jest, znaczy się nawet nie mamy Vitala, więc nawet nie wiemy. Więc zgaduję, że tutaj to jest po prostu oczekiwanie czegoś takiego jak... Że my na tych statystykach normalnie byśmy mogli to przejść, tylko że jak sami widzicie, no to też nie jest aż takie dobre. Brakuje mi czegoś takiego, jak mówiłem, że po prostu my możemy, o mamy tych książek, więc możemy tutaj zbadać, że my po prostu możemy to w bardzo prosty sposób wszystko porobić. Nie, jednak nie jest takie proste. No, kilka razy ranu, no to to już jest trochę męczące. Tutaj potrzebowaliśmy książki do czegoś. Dzisiaj i tak chyba schowaliśmy rzeczy, które część powinniśmy wziąć. Tutaj mamy oczywiście złom wążony. Tutaj to możemy na przykład wybadać sobie, zobaczyć co tutaj jest. Mamy, żeby więcej plecaka, ale to musimy... W sumie to mamy materiały na to, więc aż tak bardzo nie powinienem narzekać. O, nie mamy tego. Ej, znaleźliśmy... Ej, tutaj był węgiel. Nie zauważyłem go. Dobra, więc tak, przypalam oczywiście drewnem. Tutaj w sumie nie potrzebuję zbytnio. Więc mamy tam, możemy sobie ulepszyć plecak. Tutaj możemy sobie... Jeszcze tego nie możemy zrobić, więc to jest trochę słabo. Ale na razie to ładnie wygląda, nie powiem. Plecak, tutaj ulepszenie, ale mamy tutaj na przykład to te rzeczy, ale też do odblokowania, żeby pokonywać. No teraz mamy takich bossów. Czyli to przez dłuższy czas to jest taki, że tak powiem, easy zbieranie. Po czym przychodzi już taki typowy 3 bossy plus 1 mega boss. Albo mini boss i jeden boss, w sumie to bardziej logicznie brzmi. A tak ogólnie, no to... Nie widzę tutaj zbytnio takiego rozróżnienia. Tutaj widzę, że ulepszenie na to... Movement speed lub to... Dosłownie 50 punktów przy tym to nic. Naprawdę nic nie robi, więc... Nie wiem dlaczego to jest aż takie ważne dla nich. Okej. No ten odcinek to kolejny odcinek z typu, że czekamy jak coś się zdarzy. A grind już się musi zacząć robić. Szczerze powiem, taka jest godzina, kiedy ja w ogóle będę kończył nagrywanie i będę tutaj własne rzeczy zaczął robić. Typu na przykład, nie wiem, spanie. To jest bardzo ciekawa umiejętność człowieka, czynność, którą można robić całymi dniami, a ja nie mogę. I zazwyczaj ją robią w nocy, tak jak większość ludzi, ale niektórzy robią to w dzień.
A pytanie jest takie, czy już nie mamy wystarczająco tych, żebym sobie zrobił headshot. Nie, jeszcze dwie szczotki. Super. Okej, czyli to, co miałem pójść, czyli po węgiel, poszedłem, ale i tak było go za mało. Super. Damage. Nawet fajnie, że tam, no fajnie było, że damage fajny, tylko że później się okazało, że jednak nie. I pytanie jest takie, czy już wystarczająco wziąłem. Mam wystarczająco. Dobra. Więcej plecaka to zawsze fajnie plecak. Więc tak, jak sami widzicie, tak naprawdę... O, mogłem zrobić oto, to w sumie byłoby lepsze. Tak naprawdę mamy te kilka rodzajów tych. Tylko, że na przykład to nie zrobimy, bo mamy Poison Eye. Na razie nic takiego nie spotkaliśmy. Mamy to... Musimy znaleźć Ice Chunk. Mamy Ice Chunk. Co ja mówię? Musimy znaleźć... Mamy to. To jest Glass Chunk. Okej. Okay. To duża różnica. Mamy tutaj też ten Shocking Bullet, Director Bullet Dark Arts Nearby Objects. Ale nawet jak to zrobimy, to raczej nie będzie aż tak dobry, bo musimy jeszcze to zrobić. Co raczej już nie będziemy mieć na to. Ja sobie zachowam jednak. Te książki jednak będę chciał. Więc to w ogóle nie możemy jeszcze zrobić, więc te dwie nie są. Ale tutaj myślę, że Burning Bullet chyba jest to coś, co musimy sobie porobić. Ogólnie też musimy sobie zrobić tutaj ten pociski. Trochę, że tak powiem, chyba zapomnieliśmy tutaj pocisków porobić. No, w takim razie tyle byłoby na razie z Wizard with a Gun. Ja tutaj jeszcze sobie to porobię. No, drewno chyba wydaje mi się, że właśnie akurat wziąłem. To jest bardzo fajne, to dosłownie ten shotgun to ja za chwilę wywalam, bo dosłownie mi ekwipunek zawala, a ja nic z niego nie korzystam. To jest najgorsza broń, jaką na razie mam. Okej, w takim razie wszystko z tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, miłe komentarz, subskrypcję. Ja tutaj zacznę nieco grindować sobie, żeby, wiecie, no, porobić w ogóle. Chyba możemy zrobić charcoal za pomocą tego. W sumie to było logiczne, jak się grało w Minecrafta, ale wiecie, dawno nie grałem. Dobra, w kolejnym odcinku to zrobimy. Ja i tak chyba będę musiał sobie tutaj nieco, nie mam wystarczająco drewna, żeby tutaj wszystko zamienić, ale będę musiał nieco sobie poczekać. A, jednak. Dobra, więc widzimy się w kolejnym odcinku. No to, cześć!